Siemanko, z tej strony MDiak i dzisiaj zagramy sobie w Cave World Minecraft. O tak, dawno tej serii nie było na kanale. Dzisiaj sobie zbudujemy według mnie domek, co jest chyba najlepszym pomysłem, na jaki mogłem wpaść, że się w końcu przeniesiemy. Mamy troszkę tutaj ogólnie surowców, którymi moglibyśmy się tam pobudować, że tak powiem. Myślę, że to nie będzie jakiś większy problem, żeby się teraz przenieść, jak mamy tyle materiałów. Ale tak, przydałoby się wziąć crafting, piecyk, to jest taka podstawa. Pochodni jeszcze, dobra. I łóżeczko. Dobra, na razie tam pompujemy. Ogólnie odcinka dawno nie było, jakiegokolwiek w sumie u mnie na kanale. No ale no cóż, miałem przerwę związaną z tym, że mi się internet wyczerpał niestety. Więc ta przerwa była tak troszkę niezależnie ode... O, nie wiedziałem, że to jest jakaś kopalnia. Troszeczkę niezależnie ode mnie. No bo jednak... O, fuck! Chamie głupi. Już się nie powinny respić. Okej. Bo tak jakby no... Internet to okej, no możecie powiedzieć, że na przykład mogłem ograniczyć zużycie, czy nie wiem co, ale... No ale jak można ograniczyć zużycie czegoś, czego się używa zawsze tyle samo, no. Najwięcej internetu ciągną mi tak naprawdę filmy, które przesyłam na YouTube. Więc żeby ograniczyć zużycie, musiałbym przestać nagrywać tak naprawdę. No tego sobie chyba wszyscy nie wyobrażamy. Dobra. Tam znalazłem dość dużą kopalnię, ale na razie nie mam jakoś chęci ani ochoty, żeby zagłębiać się w tamten teren. Wolę, no kurde, wszędzie latające pochodnie, no fuck. Magia kuziwa. Ja się nie będę jakoś zagłębiać teraz w kopalnię, tylko chcę przejść sobie. Gdzie było to przejście takie magiczne? Pamiętam, że gdzieś było takie przejście. O, tu było to przejście. Okej, okay. Czy możemy się wspiąć na... No nie, no chyba sobie świlujecie sobie. O, wychamy. No nie, no creeper najgorszy. A, nie, 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 nie. Won. Wiem, że gówno widzicie. Naprawdę. Nie musicie mi tego... Woo! Dlaczego on nie ma knockbacka? Antynoka se wgrał, czy co? To jest kolejna kopalnia jakaś. Jak ja się tu wtedy wspiąłem? What the fuck? Halo? Policja? O, dobra, już wiem jak. No, kipul kolejny. Owca! Siema, owca! Wiesz, jak mi bardzo potrzebne jest jedzenie z ciebie? Druga owca. Ej, respił tu się jakieś zwierzątka. Ej, jeśli na górze będzie jeszcze jedna owca, to ja wtedy będę miał wreszcie dostęp do stałego jedzenia. Świnia kurczak, co? Ej, wiecie jak bardzo ważne jest dla mnie to odkrycie? Wiecie jak bardzo ważne? Krowy! Normalnie krowy! Ej, no nie, nie będziemy głodować nareszcie. Ale to musi być związane z tymi... Z aktualizacjami do 1.13. Bo jeszcze za czasów snapshotów i wcześniej nie było czego... Fakt. Nie było jeszcze tutaj mobów żadnych, oprócz wrogich. Było tak ciężko się dostać gdziekolwiek. Mieć jedzenie jakiekolwiek, a teraz patrzcie, mamy krówki. Teraz pszenicę wystarczy hodować dla nich i je rozmnażać. O, kipul! Rukwa ćma. Staram się nie zniszczyć połowy terenu tutaj, bo jest ładnie.
No, co? No nie, no, no nie, no, no nie, no. Szkielet najgorzej. Szkielet naj... O, fuck. Weź go zabij. Weź go zabij. Zombie, bierz go. Bierz go, zombie. Dobrze, bierz go. Bierz go. Bierz go. Dobry zombie, dobry zombie, dobry zombie. No fuck. Staram się tu oświetlić jak najwięcej okolicy. Mam naprawdę dużo pochodni, co mi pozwoli na takie w miarę rozświetlenie tego terenu. Lecimy dalej. Ja naprawdę nie chcę mobów tutaj w okolicy. No nie, no Kipul, no chyba sobie żartujecie, a nawet do niego nie idę. I don't fucking care about him. Co tu robi szkielet? Co tu robią dwa szkielety? O, wiecie jak bardzo jesteśmy w dupie aktualnie. Bo ja wam powiem tyle, bardzo. Shit, tu jest jeszcze ciemno. Fuck. Ej, ja nie mam czym się żywić, tak jakby mam resztkę HP, a tam się tepnął i creeper, i dwa szkielety, i zombie, i kuźwa co jeszcze. Tam też jest kipul. Halo, tam są moje krowy. Halo, ja mam tylko 3,5 serduszka, te szkielety mnie zdejmą. Dlaczego tam się tepły moby? Jeżeli to mięso się zregeneruje jakkolwiek, wrzuć to do piecyka, przepal to. Daj mi jakieś żarcie. O Boże, ludzie, no nie wierzę po prostu w to, co się tutaj od Janie Pawła, no. Nie zjem tego teraz, no. Fuck! No patrzcie, no jaka anarchia tam na dole jest. Jakie ty chamskie plecy mi chciałeś zrobić? Jak chamsko! Ej, te szkielety chyba zniknęły. Oświetlaj to, debilu! Zombiak? Nie mam pytań co do tego, co się aktualnie tutaj wydarzyło. Ej, no halo, bo ja już zużyłem ponad stack pochodni. No patrzcie go, no! Zużyłem tu ponad stack pochodni! I tu nadal jest za ciemno i moby się respią. Od czego to jest kuźwa zależne? Ja pierdziu! Patrzcie, jaki snajper! No nie wierzę, no. Mieczyk mi się kończy. Dobra, na razie, ludzie. To tak jakby chciałbym tutaj jakkolwiek żyć. Fajnie by było tutaj minimalnie zrobić sobie jakieś obudowanie domku. Cokolwiek, kuźwa. Nawet nie patrzę bardzo, jak buduję. Staram się tylko coś na szybko zbudować, żeby mieć jakiekolwiek, kurde, fundamenty mojego domku. Już naprawdę nie patrzę, jak buduję, gdzie buduję i dlaczego buduję. Ja ostatnio nie umiem budować domków, więc nie zwracajcie uwagi na to, że nie jakoś brzydko zbudowałem coś czy coś. Ja naprawdę ostatnio nie umiem budować. To jest raczej bardzo zauważalne. Teraz tak. Na tym poziomie będzie podłoga, czy muszę zrobić coś takiego? Myślę, że nie wiem, gdzie będzie wejście. Tutaj to już sobie to lepiej oświetlę.
wiecie co zrobię? Mam pomysł pewien. Żeby oszczędzić materiały, żeby to w miarę nawet ładnie wyglądało. Zrobimy coś takiego. Iż gdyż ponieważ... Walniemy sobie podłogę tak. Troszeczkę niżej. Wydaje mi się, że to będzie ładnie wyglądać. Mobów w okolicy oprócz tego szkieletu. A nie, tego szkieletu na górze chyba nie jest. Mobów w okolicy na razie jest minimum albo zero. Ej, bo nam się kończył materiał. Halo! Nie rób mi tego. Nie teraz. Dobra, ten crafting niech tak zostanie. Trudno. Chociaż nie, no to wciół brzydko wygląda. Nie odostanę się teraz. To wygląda brzydziej. Tyle powiem. Zawsze mogę zrobić tak. Tyku, tyku, tyku. Pyk. Tyk, tyk. Przecież nie, dlaczego ja marnuję pełne drzewa, jak mam niepotrzebne pół bloki? Jezu, miałem zawał, że coś tu idzie. Jakby to był creeper. Nie strasz. Nie strasz ludzi. Zastanawiacie się, po co to skrzynka tu będzie stała formalnie. O, fuck. Reszta desek. No nie gadajcie, że jestem tak biedny, że ja nawet dachu nad głową nie będę miał, bo będę miał jedynie ściany takie... Ty, no zaraz mi na drzwi nie wystarczy, no nie wierzę, no na drzwi mi zaraz nie wystarczy. No nie gadaj, że mi na drzwi nie wystarczy. Fuck! Przede wszystkim takie ogromne okna wszystko wyglądają. Nie mogę to w ogóle zamurować. Słońce. Nic? Nie zabijałem żadnego pająka. Może nie będę się tam wybierać. Co ja chciałem zrobić? A dach nad głową mogę mieć sobie z kobelstone. A wiem już co. Schodeczki. Mogę z kobelstone mieć dach. Będzie to nawet w miarę wyglądać. Okej. Okay. Drzwi. Jest! Robią się tutaj po 3 sztuki. To chciałem usłyszeć. Super, mam drzwi. Drewna na styk dosłownie. Ciul, że nie mam szkła i ciul, że prawie nic nie widzę przez te dziury. Tam są 2 kurczaki. Na kurczakach będzie nam chyba najłatwiej wyżej, szczerze mówiąc. Powinien sobie łuk zrobić. Kurde, jest tyle rzeczy do zrobienia. Z tego mogę jeszcze zrobić. Ewentualnie z tego mogę zrobić jakieś pół bloki i robimy dach aktualnie. Oh fuck. Byleby mnie tutaj jakiś niemiły pan nie chciał zrzucić. Dobra, idziemy do craftingu, no skoro ty powiedz się, że dosięgnę. No oczywiście, że nie dosięgnę. Boże. 60 powinno wystarczyć. Tyk. O. Tyk. O. Dobra. Ja będę musiał sobie dach oświetlić. Fuk. Żeby mi się moby na dachu nie respiły. No fuck! Seriously, przestań.
W ogóle dla osób, które nie wiedzą jeszcze, mam własny serwer Minecraft. Foxhaven. W opisie znajdziecie pewnie do niego IP na wersji 1.12.2. Niby zwykły survival, ale na kanale macie zapowiedź go. Są tam fajne rozwiązania dodatkowe, żeby ten świat się nie wydawał takim typowym survivalem i nic więcej. Ogólnie fajny. W sumie spełniło się w ten sposób moje marzenie. Jedno z wielu, żeby właśnie stworzyć własny serwer. Od małego chciałem zrobić coś takiego. Dobra, tak zrobię taki płaski. Dziwne, dlaczego? Bo będzie mi łatwiej go oświetlić. No cóż, życie. Więc naprawdę polecam. Wbijajcie. Dzisiaj jak dostajecie ten odcinek, to 2 godziny wcześniej miał przerwę techniczną. Nie tyle ze względu na problemy, co ze względu na sprawdzenie czegoś. Chcieliśmy coś po prostu z lisiastym sprawdzić. Więc wiecie. Tyku, tyku, tyku. Tyk, tyk, tyk. Okej, mamy dach nad głową. Chociaż kuziwa tyle, dobrze. Chociaż kuziwa tyle. Okej, mamy domek. Brzydki wciul. Przyznajcie to szczerze. Możecie napisać w komentarzach, jak bardzo brzydki jest od 1 do 10. Tyku, tyku, tyku. Oświeć mi to bydle. Bo widzę, że tutaj moby się to respią, kurde, wszędzie, a nie tam, gdzie jest. No zobaczcie, no przecież tam jest jasno! Zombie! Bizomb! Fuck! Tam było jasno! Gdzie jesteś, Cwelu? Cwelu głupi! Tam było jasno! Tu jest wszędzie jasno! Na plus zasługuje to, że tak jakby oświetlam wam tutaj bardzo dużo terenu, dzięki czemu też więcej widzicie na odcinkach i ja troszkę więcej widzę. Więc też jest duży plus. Fuck! Ej, bo ja z głodu umieram. Ej, jedną krówkę mogę wybić, nie? No mogę jedną krówkę zabić. Okej, daj. O, 3 mięska! Dziękuję ci! O kurde. Dobra, mamy domek. Mamy domek! Mogę to szczerze w końcu powiedzieć, że mamy kuźwa domek. Jeszcze nie mogę spać. Ja nie mogę, mamy domek. Zjem i polecimy szybko sobie jeszcze po resztę tamtych itemków z tamtego starego mieszkania, że tak powiem. Bo wiecie, tam jest skrzynka z rzeczami, z żelazem, ze złotem i tak dalej. To się raczej przyda. To najpierw chciałbym się najeść, żeby móc biegać w razie czego. Więc weźmiemy sobie te 2 mięska. Zjemy od razu. Jednego weźmiemy sobie na drogę i lecimy. Kurde, mieczyk mi się kończy. A to żelazo i tak nie mam przy sobie. Dobra, lecim. Nie, zamknij drzwi za sobą. Lecim. Powolutku, powolutku, żeby sobie nic nie zrobić. Bardzo, bardzo. O, ciul, ale mnie tam komitet powitalny czeka. Zostaw mnie. O Boże. Dobra, pobiegnę już tędy. Fuck. Uuu! Siema, zombie. Ciebie się nie spodziewałem. Dobra, płyniemy. Ała, co jest? Czekaj, co jest? Halo, szkielet. What the fuck? Dostałem strzałę w dupę. Nieswojo się z tym czuję. Fuck. Żeby tak wolniej. Dobra, sadzonkę bierzemy na pewno. Bierzemy wszystkie nasiona, jakie tu są. Tam będzie im się lepiej rosło. Pochodnie w sumie możemy też wziąć. Zawsze troszkę oszczędności węgla.
No, tak jak mówiłem, że w najbliższych odcinkach sobie zrobimy przenosinę. No nie gadaj, że nie starczy mi miejsca na wszystko. Fuck. Drzwi mi się nie przydadzą, motyka mi się przyda. Skóra mi się przyda, czarna wełna mi się nie przyda, koks mi się na pewno przyda. Jeden cobblestone mi się na pewno nie przyda. Redstone, mam redstone na dużo. Coś mi się jeszcze stąd przyda. Wagonik mi jest niepotrzebny, mogę te 3 lapizy na upartego wziąć. Wziąć jeszcze tą pochodnię. Przydałoby się miejsce na skrzynkę znaleźć. Dobra, dawaj. Gdzie ta skrzynka jest? Tu jest najbliżej. Jeszcze wykupię ten kobel. Teraz tak. Za co? Mięso z zombiaka. Dawaj drugą i lecimy. Z powrotem. Tam niestety będzie na mnie czekać topielec, zgaduję, bo ten zombiak tak jakby tam zaczął sobie tonąć. Ale najgorszy chyba będzie ten szkielet, który tam sobie pływa. O, widzicie. Mrs. Topielec, jak na zawołanie. Zabiję cię tylko dla samego faktu. Żelazo. Ciul, że tam zombie mnie widział. Teraz przyjdzie mi wpierdzielić. Żelazo ważniejsze. A, wpadł do dziury. Fuck, a ja wpadłem za nim. Nie, spoko. Komitet powitalny! O huka, tam ze mną się ciągnie komitet powitalny. Dobra, szybko. Tam... Nie, no tak, jasne. Jasne. Ja i parkour. Jasne. Oczy... Tak, jasne, jeszcze pająk. Ciebie tu brakowało, przyjacielu. O, fuck. O, fuck. Zostaw mnie! Cwele! Głupie! Won! 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 No, nie. Zostaw mnie, nawet nie patrz się w tym kierunku. Łatwiej życie przejdę tak. No. No nie, no nie, no nie, no nie. Debil. Owca, świnia, dwie owce nawet. Au. Co? No to już po. Żegnajcie widzowie. A dobra, nie. Jednak był pipo. Spierdlamy. Okej. Jej. Kurciacie. Rip. Dobra, mamy. We are alive. In not your light. You're the creator, you traitor. Co? Dobra, pora pójść sobie zasadzić jakieś drzewka. I nie tylko, ale przydałoby się przede wszystkim sobie mieczyk zrobić. Dobra, dawaj to, dawaj sadzonki. Przede wszystkim to przydałoby się jednak miecz. To daj to na drugie miejsce i jeszcze nasiona. O, dobra, ziemniaki tam były jeszcze. No, 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 nie wybuchaj, nie wybuchaj.
Nie wybuchło. Tego nie wybuchło. Zrób wszystko, tego nie wybuchło. Nie wybuchło. Jezu, idę krówek. Nie. Nie wybuchło. Nie warto wybuchać. Nie bądź jak creeper. Nie wybuchaj. Nie wydajcie się, co mi odwala czasem. Prawda. Nie zwracajcie najlepiej na mnie uwagi czasem. Bo naprawdę. Czasem nudy biorą w górę. Drzewka, drzewka, więcej drzewek. No, panie, jak nam to... Panie! Jak nam to wyrośnie, my tu będziemy mieli drzewa... Fuck! Będziemy mieli drzewa pod dosa... No kurde, jeszcze noscope. No, zginął. Rip. No niestety. Kiedy chcesz zabić zombiaka specjalnie, ale ci nie wychodzi. Tam jest pająk. Nie lubię pająków. Bardzo nie lubię pająków. Dobra, wydupiać mnie stąd, synki. Nie ma mnie tu. Ja se wrócę do doma. Zasadzę sobie coś. Ten dyr tutaj najlepiej się prezentuje z tego wszystkiego. Seriously. Przydałoby się wiaderko. Tylko teraz... płyń po wodę. Zrobię dwa. Żeby zrobić sobie nieskończone źródło wody. Żeby nie musić lecieć setki razy, ale najpierw się najem melonikami. O, idealnie. Jolo. Juololo. Trolo. Trololo. Jololo. Jolololo. O, Enderman, nie no, super. O, żelazo, tylko że nie mam kilofa. Super. Ciul w to żelazo. Ja chcę wrócić do domu. Prawda, I don't really care about this shit. Mam go dość dużo już. Ja chcę tylko bezpiecznie wrócić do domu. Tylko na tym mi teraz zależy. Bezpiecznie wrócić do domu. Cały i zdrowy. Bez strzał w dupie. Z czegokolwiek takiego. Wrócić bezpiecznie do domu. Dziękuję. Okej. Zróbmy sobie tutaj nieskończone źródełko wody. Jep. Jep. I zasadźmy sobie troszkę tutaj jedzonka. Bo to się naprawdę przyda. Wiem, co teraz myślicie. Że teraz przyjdzie do mnie creeper i mi wysadzi pół terenu. Ja dobrze wiem, o czym wy teraz myślicie. Myślicie, że ja nie wiem, że creeper tutaj teraz przyjdzie. To bardzo dobrze wiem. Patrzcie, już są dwa drzewka. Jakieś takie lewe, ale są. W sensie lewe, w sensie to takie dziwne jakby. Nie wiem, jak to nazwać. No zwykle nie widuję takich tak wygenerowanych drzewek, co nie? No takie lewe, no. No dobra, to by było chyba na tyle na ten odcinek. Już jest tak w miarę długi. Zbudowaliśmy sobie w dzisiejszym odcinku domek, było fajnie.
Troszkę się pobiliśmy z jakimiś tam mobkami różnymi, nie wiem. Aktualnie jesteśmy w miarę bezpieczni. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych materiałach i cześć!